Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W piątek w Kępnie odbyła się gala Solo Combat Federation. Walką wieczoru było starcie Łukasza Olecha z Jakubem Mozgą. Karta walk zaplanowanych na piątkowy wieczór wyglądała imponująco. W oktagonie zobaczyliśmy 22 zawodników w różnych kategoriach wagowych, a na trybunach komplet publiczności. To świadczy o olbrzymim zainteresowaniu takimi wydarzeniami w Kępnie. Kolejna gala będzie albo 17, albo 18 czerwca. No, okaże się to w najbliższym terminie. Planujemy na dłuższy czas związać się z Kępnem. Będziemy oczywiście robili gale w innych miastach, ale będziemy wracać do Kępna, gdyż taka jest intencja naszej organizacji, żeby promować lokalnych zawodników stąd, żeby widzieli szansę, że treningi to nie tylko zamykają się na salce treningowej, ale również, żeby mieli okazję pokazać się lokalnej publiczności. Grzegorz Szlakowski zdradził, że wkrótce w Kępnie powstanie sekcja sportów walki. Po gali będziemy rozmawiać dalej na tematy właśnie otwarcia tutaj w Kępnie. Dzięki panu burmistrzowi, dzięki pani prezes tutaj projekt Kępno, sekcji na właśnie na hali projekt Kępno. Jest fajne miejsce, są rozmowy, myślę, że się dogadamy i za niedługo otworzymy tutaj fajną sekcję, gdzie będą mogły do nas przychodzić małoludkie dzieciaczki. Oczywiście nie będzie to MMA, nie będzie to boks, będzie to stricte sport jakby chwytany, czyli brazylijskie jiu-jitsu. Jest to tak jakby kontrola, obalenie, duszenia, dźwignie, żadnych tak jakby ciosów ani takich akcji, żeby się po prostu nic nikomu nie stało. Z każdą walką piątkowego wieczoru adrenalina rosła. Sporo emocji wywołał pojedynek ostrzeszowianina Michała Juruczyńskiego z Damianem Ciechanowskim. Jednogłośnie na punkty zwyciężył namysłowianin. Walka wieczoru była kwintesencją całego wydarzenia. Naprzeciwko siebie stanęli Jakub Ozga i Łukasz Olech. W pierwszej rundzie przez duszenie zza pleców zwyciężył Olech, który przyznał w rozmowie z Radiem Sud, że spodziewał się dużo większego oporu ze strony przeciwnika. Spodziewałem się na pewno większego, bo jest doświadczony, gdzieś tam miał jakieś więcej tych wygranych walk zawodowych. Coś tam nawet ostatnio udało mu się na Wotorę wygrać. A czy spodziewałem się tak szybkiego wyniku? To nie. Ja zazwyczaj się nastawiam na pełny dystans rundowy, a wychodzi co wychodzi. Jak oceniasz dzisiejszą galę w Kępie? Gala w Kępie, powiem wam bardzo szczerze, jest bardzo dobrze zorganizowana. Karta super ułożona. Poza organizacją nie mogę nic jej zarzucić. W trakcie gali w oktagonie nieoczekiwanie pojawił się Maciej Smokowski, który rzucił wyzwanie Arielowi Witkowi. Przez moment zrobiło się nawet gorąco, ale reprezentant gospodarzy przyjął wyzwanie i do walki dojdzie podczas następnej gali w Kępnie. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.